Witam wszystkich widzów Tabak Rally TV. Dzisiaj gościmy na targach w Kielcach. Jest to 25. jubileuszowa edycja targów. Agrotech co roku jak magnes ściąga rzesze fanów techniki rolniczej. Ale rolników kręcą nie tylko maszyny rolnicze. Przy każdym stoisku są piękne hostesy i modelki. Dlatego wraz z kolegami z redakcji postanowiliśmy sprawdzić, czy uda nam się od tych pięknych kobiet uzyskać jakieś fanowe informacje. Zapraszam na naszą relację z Agrotechu z przymrużeniem oka. Co panie rozdają? Rozdaję naklejki i właśnie krówki firmy Bazel, Bezali. Czyli co jest firma jaka? Różne sznurki, węże, tego. Ale sznurki do czego? Nie dodaję takich analizy. Proszę bardzo, jeszcze naklejkę i tutaj jest stanowisko, więc proszę 60. Aha, to na pewno bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę wykonać tutaj materiały i katalogi, ewentualnie cudniki. Promujemy Case'a i ten nasz katalog. A mogłaby mi pani coś powiedzieć o tym cudzie, co tam stoi na... Niestety nie posiadamy. A ja myślałem, że w końcu ktoś taką fałową wiedzę przekaże w tak bardzo mniej sympatyczny sposób. No musi pan się udać dalej ogólnie. Do reszty konsultantów takich profesjonalnych my tylko zapraszamy do obejrzenia, podziwiania. Znaczy tutaj u mnie może pan uzyskać kupon taki. Aha, co z tym kuponem? Trzeba go aktywować na stronie internetowej i tutaj jest kod kuponu, zależy czy Pana interesuje traktor czy kombajn. Ale czyli co, czyli jakby był zainteresowany kupnem tak, sprzętu, tak? Tak, jakieś... jakby na dany model dana cena jest. To są ten traktor, to jest ten i ten, a kombajn stoi na samym końcu, jak ten stoi. Przepraszam bardzo, co trzeba zrobić, żeby wygrać ten rower? Dwuminutowy filmik minimum z trzech stoisk. Agco, Maseja i Penta. I mówię, ten filmik musi trwać około 2 minut i wypełnić trzeba ankietę, że bierze się udział w konkursie i definiuje specjalnie jeszcze na YouTube. Dobrze, a tematyka filmu macie jakoś określone? Nie, po prostu stoisko. To mogą być, całe stoisko, to może być jedna konkretna maszyna z każdego jakby stoiska. Ale to musi być zamieszczone na YouTube. Przepraszam panią bardzo, 126 zł dziennie to jest promocja. Musi pan zapytać któregoś z przedstawicieli, bo ja jestem tylko hostessem i zbieram ankiety, także nie udzielę panu jakichś takich bardziej... A ja właśnie musiałem się dowiedzieć, że pani taki... A to niestety, to jestem kompetentną osobą. A proszę mi powiedzieć, czy jakiś folder ewentualnie tego pani ma, czy... Naprawdę proszę pytać, czy tutaj koledzy stoją w garniturach granatowych, proszę się pytać, ja nie udzielę tych informacji. Dobra, dziękuję bardzo. Chciałbym się dowiedzieć, co pani tutaj promuje ciekawego. Ja tylko dobrze wyglądam. No nie to. No, to niezaprzeczalnie, ale myślałem, że coś się ciekawego pani dowie. Tak, sprzęt, który jest za nami, że to jest ten sprzęt. Ja nic niestety panu nie powiem. Czy ewentualnie do kogoś by mnie pani wysłała? Naturalnie. Ach, konsultanta. Jak widzieliście, wyciągnąć cenne informacje od pięknych hostess modelek jest bardzo, bardzo trudno. Ale za to jaka jest przyjemność zdobywania tych informacji. Ja już się z wami żegnam. Zachęcam was do oglądania naszych wszystkich produkcji, lajkowania i komentowania. A my widzimy się w naszych kolejnych filmach. Do zobaczenia!